Cześć wszystkim, więc bardzo ważna sprawa, którą się robi na początku gry, ale ponieważ nie gramy na poważnie, tylko to jest tutorial, więc tego nie pokazałem, teraz to pokażę. Więc mamy tutaj dwie opcje, to jest bodajże Way of Life. Mamy tutaj ambicje, w zależności jaką mamy pozycję w świecie geopolitycznym, czy jesteśmy małym hrabią, małym gównem w Szeremblu, czy jesteśmy duke, czy jesteśmy książę, a czy jesteśmy king, czy król, czy imperator, będziemy mieli różne ambicje. Więc tutaj klikamy i możemy sobie wybrać. Create treasury, to chcemy mieć skarby w skarbnicy, specjalne, magiczne, o których później. A możemy spróbować, żeby zrobić przyjaciela. Możemy zrobić, żeby być exalted i mieć więcej prestiżu, o czym później. Możemy zrobić, że chcemy mieć tytuł. O, nie chcemy. Możemy chcieć więc dużo pieniędzy mieć. I możemy zrobić groom and heir. To jest fajna opcja, ponieważ daje nam, jak widzimy, fertility na 20%. Na razie spróbujemy zrobić przyjaciela. I to nam da jedną dyplomację. Czyli jak zrobimy tego przyjaciela, to dostaniemy ekstra plus jeden punkt dyplomacji. To jest bardzo fajne. Ale na razie tego nie wybierzemy. Zostawimy sobie ambicje na później. Natomiast tutaj jest fokus. I fokus, jak widzimy, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych grup. Okay? I oczywiście te grupy, tak jest, odpowiadają do tych pięciu tutaj, więc tak jest. Jak widzimy, biznes, ok, intryga, wojskowość, dyplomacja i religijność, czyli nauka. I teraz tak, powiedzmy wojskowość. Co to nam daje? Są tak zwane czyste oraz takie, co dają ci ekstra bonus. Czyste coś takiego to jest, jak na przykład mamy tutaj wojnę, na czerwono. I widzimy, Marshall plus 3 dostajemy, czyli od razu dostajemy 3 punkty tutaj w sferze wojskowości. I personalny combat skill, czyli personalne mordobicie plus 10. Ok, fajnie. Druga opcja to jest hunting, czyli będziemy myśliwym, dodaje nam Marshall plus 2, ale zdrowie plus 1. I zdrowie, jak pamiętamy, to jest taki ukryty atrybut, który jest bardzo ważny, normalnie nie jest ważny, ale jak jesteśmy w pojedynku i przegramy, zostaniemy dziobnięci jakimś włócznią, czy nożem, czy coś, widelcem, no to możemy umrzeć, z tym, że w zależności jakie mamy zdrowie, a zdrowie także jest bardzo ważne, jak zachorujemy, co w tej grze się zdarza i wtedy zdrowie jest bardzo ważne, wtedy szukamy każdego bonusa jak możemy, więc health, czyli zdrowie plus 1 to jest ważne. Następne jest, to na końcu pokażę, seduction. Seduction to jest, jak widzimy, serduszko. Wtedy, jak chcemy dużo kobiet pieprzyć i mieć dużo, dużo dzieci, to wtedy idziemy na sedukcję. I to nam daje intrygę plus 2 i daje nam fertility, czyli szurumburum plus 25% w łóżku. To nam daje bardzo dobrze, ponieważ chcemy mieć potomka. W tym przypadku nie mamy potomka, mamy półbrata, co mnie w ogóle nie bawi. My chcemy, żeby nasz syn był, przejął po nas stery władzy i chcemy mieć fertility. Ale nie gramy na serię, więc tego nie wybierzemy. Natomiast tu jest intryga. Jeżeli chcemy jakąś intrygę dać, żeby miała więcej siły, o czym później, to idziemy tutaj na intrygi. I mamy albo plus 2, albo plus 3 i też plot power increase, czyli siła intrygi 5%, żeby się poszło w górę. A następnie mamy rulership, czyli stewardship, czyli skarbonka plus 3. Tutaj mamy biznes, skarbonka plus 2, czyli więcej zdzieramy podatków, oraz city vassal opinion plus 20. Co to znaczy? City vassal to jest vassal, do którego jest miasto. To jest vassal, który operuje miastem, przepraszam, jest lordem miasta, czy przepraszam, majorem. No, major miasta jest Lawardyn, więc jak to wybierzemy, to on od razu lubi 20 więcej. Hurra! Następnie mamy teologię. Teologia daje nam learning, czyli tutaj ta księga, naukowstwo plus 2. Daje nam też zdrowie plus 1, ponieważ wierzymy w Boga, modlimy się i te modlitwy dają nam ekstra zdrowie. I to nam daje też temple vassal opinion plus 20, czyli daje nam od razu plus 20, że jesteśmy tacy bogobojni. To bardzo się by się to Louisowi podobało. Mamy tak naprawdę dwóch ich chyba. Bo mamy też, nie, on jest Louis, mamy, tak, mamy dwóch, bo Falk jest nadwornym kapłanem, a
marszałkiem jest Louis, więc mamy dwóch i od razu by im wzrosło 20, by nas zaczęli lubić. Następny jest scholarship, to jest learning plus 3, czyli nauka, księga od razu nam wzrasta plus 3, że technologia bardziej napływa do nas, o czym później. A dwie te niektóre te właśnie, jak wybierzemy fokus naszego życia, czyli cel naszego życia, to jest tak na parę lat, na 5 lat bodajże, nie można go zmienić, dopiero później można go zmienić, więc trzeba o tym mocno pomyśleć. A na przykład ta opcja daje to, że możemy czasami, to nie jest gwarantowane, ale przez te 5 lat powinna się przynajmniej raz pokazać opcja, że możemy zorganizować karawanę do innych ciepłych, egzotycznych, bogatych miejsc, krajów, regionów i stworzyć karawanę kupiecką. I jak to się uda, w zależności ile pieniędzy wydamy oraz jaką będziemy mieli siłę dyplomacji, w tym wypadku słaba, jak to się uda, to wtedy będziemy mieli karawanę i dostajemy ekstra pieniądze tutaj co miesiąc z tego handlu. Scholarship to też jest bardzo fajna rzecz, żeby na początku zrobić, ponieważ to nam daje to, że możemy wtedy wybudować obserwatorium. Obserwatorium, zostaniemy astronomem takim i to nam w zależności jak nam się uda w tych wydarzeniach, co będą jeden po drugim następowały, to trwa miesiącami, to wtedy możemy, to obserwatorium, możemy opublikować nasze znaleziska o tych gwiazdach i możemy dostać ekstra punkty technologiczne, możemy też dostać różne inną cechę tutaj, będziemy naukowcem i to nam da ekstra tutaj punkty naukowe. Ale my proponuję tutaj albo carousing, albo familia. Familia daje nam dyplomację plus 2, daje nam, jak widzimy, fertility, czyli yeah baby, plus 25%, jak też zdrowie. To jest bardzo dobra opcja, jak nie mamy potomka, a nie mamy. Mamy też carousing. Carousing to jest coś takiego jak party, to znaczy organizujemy biesiady i to nam daje plus 3 i to nam daje opcję, że będziemy robili party. My wybierzemy to, żeby pokazać, jakie to jest fajne. I tu nam się pokazuje kufel piwa. I teraz na każdą osobę, co jest w naszym zasięgu dyplomatycznym, tak naprawdę w naszym dworze, możemy nacisnąć prawą myszką i powiedzieć: hej, La Sarfiorna, La Firinda, chodź do carousing, chodź na biesiadę. I ona może się zgodzić albo nie. Weźmiemy też Arnauta na biesiadę. I weźmiemy Luisa na biesiadę. Oraz weźmiemy, pamiętamy tego Sturz. I to jest właśnie opcja, jeżeli on się zgodzi na to, bo on mnie nie za bardzo lubi, ale zaprosimy go na biesiadę, bo najwyżej możemy stracić prestiż. Jak on się zgodzi, to możemy się polubić. Zobaczymy, jak tam ta biesiada będzie. Zaprosimy też Joffra, bo on nas lubi. I zaprosimy też... Kogo zaprosić? Jego zaprosimy. Tak naprawdę zaprosimy dwóch kościelnych. Czekaj, czy można ich zaprosić? Czy nie za bardzo, bo oni są kościelni. Cholera, jak byłem paganinem, można ich było zapraszać. Tu, możemy tego zaprosić. A tego nie możemy zaprosić. Dlaczego? Bo on jest zajęty. Organizuje armię i nie można go. Okej, dobra. Więc zaprosiłem tych, co mogłem. Ruszamy teraz grę szybciutko. I żona La Firinda mówi: ej, to będzie fun, to będzie zajebiste. Idę na to. Joffre, mój mistrz szpiegów, mówi: to będzie zajebiste. Folk, mój nadworny kapłan, mówi: yeah, baby. Louis Romilly też powiedział, już go zaprosiłem, okej. Okay. Powiedział: nie, będziemy chlali, kurde. Natomiast major miastowy powiedział, że nie i tracę 3 prestiżu. Nie. I Hugo powiedział, bo jest Niemiec i Niemiec, jak wiemy, to są skurwysyny, on nie poszedł do nas, więc okej. Okay. Więc gra trwa dalej, tutaj przyspieszymy. I za parę dni powinno być... O, i teraz wyskoczyło to, że pamiętamy, że Joffra, tutaj jesteśmy na Sway. Mamy teraz opcję, że albo nie zapraszamy go do siebie, albo zaprosimy go, żeby po prostu prywatnie porozmawiać z nim. OK. Klikamy, żeby go zaprosić, prywatnie pogadać. Moja żona La Firinda jest pregnant. Moja żona La Firinda ma dziecko. Super, ten daje prestiż.
Pokazuje się też tutaj bocian z takim ładunkiem. To nie bomba, to jest dziecko, bo wszyscy wiemy, że bociany przeszły dzieci, prawda? Więc ona jest teraz plus 15, my ją lubimy. Natomiast jej prywatny skill z mieczem, mordobicie jest minus 25, no bo ma olbrzymi brzuch, więc ma dziecko. To bardzo dobrze. Idziemy dalej. I Joffre zgodził się, że porozmawiać z nami. To bardzo fajnie. To się stało dlatego, ponieważ próbujemy go robić sway, czyli próbujemy go udobruchać, bo bardzo, bardzo chcemy, żeby mistrz szpiegów pokochał nas, bo to może się dla nas się skończyć. Więc mamy tutaj, nie będę tego czytał, to jest taki tekścik, który jest taki role-playing, ale my to mamy w dupie, my po prostu patrzymy, jaka opcja jak najwięcej zmienia to, co nas lubi. Jak widzimy, tutaj mamy opcję, która jest tylko 5 na 5 lat, dostaje plus 5 punktów, że nas lubi. Natomiast tutaj mamy opcję i tu mamy opcję, ponieważ mamy trait Gregarious i w zależności jakie mamy cechy tutaj, to możemy te cechy wykorzystać, żeby on nas lubił. Niektóre opcje dają plus 15 albo i więcej, nie, chyba plus 15 jest maksymalnie, żeby on nas lubił. Natomiast mamy Gregarious, czyli jesteśmy gadatliwi, albo jesteśmy honest, czyli mówimy prawdomówni jesteśmy, wolimy prosto z mostu i on to lubi. Więc możemy wybrać, że jesteśmy Gregarious i wtedy kliknę go tutaj, on ma 25, wybierzemy tą opcję i on nas już lubi na 55, dlatego że jest sway. To bardzo fajnie. Czekamy teraz na biesiadę, którą zorganizowaliśmy. Tu są jakieś wojny, coś tam, coś tam. Mamy to w dupie. Mamy następną opcję, którą mówi, że ona mówi, że wkurwiła mistrza szpiegów przeciwko sobie, więc my powiemy, nie, 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 mistrz szpiegów jest dobrze, stul ryja kobieto, bo no właśnie. I ona teraz mniej lubi. No i w końcu się pokazała biesiada. Yeah! Party time, everybody! Czas zaczynać! Prestiż dostajemy. Więc teraz trwa biesiada. I jak widzimy, biesiada trwa dosyć długo. Lubimy to, prawda? Więc czasy biesiady są fantastyczną taką escape, taką, wiecie co to jest escape, tam gdzie się ludzie palą. A to jest, biesiada jest taką odskocznią. Wszyscy się śmieją i mamy dużo konwersacji i nasza żona została naszym najlepszym przyjacielem, ponieważ tak nam rzuciło kostką, to całkiem nieźle. I teraz nasza żona ma 100 na 100, czyli ona nas kocha. Ma po prostu nas kocha nasza żona i jest naszym najlepszym przyjacielem. I dostajemy 20 prestiżu i nasza dyplomacja wzrasta o 1, ponieważ jesteśmy Krauser, więc klikamy tutaj. Jak widzimy, tu się pokazało Krauser, dyplomacja plus 1. Czyli mamy dyplomację plus 1. Fantastycznie, jesteśmy Krauser. Czyli ta opcja dyplomatyczna wzrasła nam od razu tutaj, jak widzimy, nasze atrybuty. Te atrybuty, nawet jak źle nam rzuci, to nie znaczy, że nie możemy zrobić różnych tutaj trików, różnych akcji w tej grze, żeby nie podbić sobie tych atrybutów. Teraz, to się zakończyło bardzo dobrze, ale miałem takie wydarzenia w czasie tych party, w czasie tych biesiad, gdzie na przykład zaprosiłem osobę, która nie za bardzo mnie lubiła, albo tak się schlała, że zaczęliśmy się bić. I na przykład byłem bardzo, bardzo ranny, bo tak oberwałem od tej osoby w czasie biesiady, że zostałem ranny i później zachorowałem i była wielka szansa, że umrę. Także te wszystkie, to, że tak się wydarzyło bardzo fajnie w tym wypadku, to nie znaczy, że to jest gwarantowane. I to jest właśnie dlatego ta gra taka fajna, bo nie wiadomo, co się stanie. Jest bardzo nieprzewidywalna. I nawet coś takiego bezpiecznego, jak myślimy, że schlamy się, biesiada i wszyscy nas zaczną lubić. Nie! Możemy się z kimś pokłócić i możemy zostać wrogiem do końca życia, ponieważ jak wiemy, jak schlejemy się, to różne głupoty możemy powiedzieć. Więc w tym wypadku było bardzo fajnie. I w tym wypadku oni nas zaczęli bardziej lubić. Okej. Okay. Więc dostaliśmy prestiżu i było fajnie, jeszcze nasza żona, zostaliśmy najlepszym przyjacielem naszej żony, co jest bardzo fajne, uważam. Okej, okay. Więc pokazałem swaying,
pokazałem, że co to jest swaying. Swaying to jest właśnie to, że próbujemy, żeby on nas coraz bardziej lubił i to dojdzie, jak dojdzie do 80 albo 85, coś takiego, to on wtedy powie, no on już został twoim przyjacielem, już to dużo sway nie pomoże, może przecież pracował, będziesz próbował robić sway na kogoś innego. I wtedy w każdym momencie możemy zrobić sway na inną osobę. Możemy zmienić to na tą osobę, możemy zmienić na... No właśnie, możemy zmienić to na tego Duke'a, naszego przełożonego Niemca i próbować jego udoburchać, co nie znaczy, że to się uda. Mogą, tak jak mówiłem, mogą być bardzo złe efekty tego udoburchania. Możemy zaprosić go do siebie i możemy się z nim pokłócić. Takie rzeczy też się zdarzają, w zależności jakiego mamy skilla w dyplomacji. Jak widzimy teraz, skill 14 jest całkiem, całkiem niezły. Więc tak to działa. Jeżeli chcemy sobie poprawić jakieś atrybuty, to robimy sobie właśnie tutaj, te wybieramy. I niektóre te opcje, na przykład, powiedziałem już, scholarship możemy wybudować, niektóre te opcje, co wybierzemy tutaj, fokus naszego życia, czyli cel naszego życia, daje różne takie, różne opcje. Karawana, możliwa karawana, która da nam dużo, dużo pieniędzy co miesiąc. Obserwatorium, które da nam technologię, natomiast tutaj jest hunting, czyli myślistwo, możemy wyruszyć na łowy i próbować złapać jakiegoś zwierzaka, zamordować, możemy zapraszać na łowy różnych ludzi, ale to się może źle skończyć, możemy zginąć na tych łowach, bo to są bardzo niebezpieczne rzeczy. Przy okazji trwa jakaś tam wojna, co to jest za wojna? On atakuje króla Ludwika Niemca o Westfrankia, chce wschodnią Frankię. Ok, więc my w zachodnia Frankia próbujemy podbić całą wschodnią Frankię. I to jest apokaliptyczna wojna, masy żołnierzy, tysiące żołnierzy chodzi, a my to mamy w dupie, bo my jesteśmy w Vendomie, wszystko sramy na to. Mamy to gdzieś. Więc okej, pokazałem w tym wideo następną opcję, jak można oddziaływać na dane osoby. Jak można sobie także, pokazałem, podbijać atrybuty, ponieważ te wszystkie fokusy, one mają szansę, że w jakieś wydarzenia się pokażą, które podbiją nasze atrybuty. To nie znaczy, że wydarzenia zakończą się dobrze. Jest szansa, że ci się uda podbić atrybuty, ale jest szansa, że marnie zginiesz, zostaniesz w mordę, nawet z czymś takim jak biesiada możesz dostać w mordę i też może się źle skończyć, więc wszędzie jest ryzyko w tej grze. Więc... w następnym wideo będzie o... No zaczniemy o polityce, czyli o seksie, płodzeniu, ruchanku oraz jak złapać więcej terytorium, więcej tej gliny, więcej klej, bo o to chodzi, prawda? Wszystkim mówię, do zobaczenia, mam nadzieję, że seria się podoba.